Cześć, dzisiejszy materiał będzie szybki, tak jak szybka jest seria 30 pocisków, wystrzeliwanych przez nową broń stworzoną przez polskich inżynierów. Mowa o systemie zwalczania bezzałogowych statków latających. I chociaż ta nazwa nie jest do końca chwytliwa, to dobrze oddaje to, z czym mamy do czynienia. Więcej szczegółów w naszym materiale, zapraszam. System zwalczania bezzałogowych statków latających to jak sama nazwa wskazuje urządzenie, którego głównym zadaniem jest likwidowanie dronów, a więc tego co kryje się właśnie pod nazwą bezzałogowych statków latających. Zasięg 10 km. Dzięki specjalnym dalmierzom, dzięki specjalnym, specjalnej optyce, która znajduje się w głowicy tego urządzenia, może ona wykrywać obiekty nawet z odległości właśnie 10 km. Przy czym dostosowana jest także do wykrywania dronów klasy... Mikro i nano. Nanodrony są to takie niewielkie drony, mieszczące się w dłoni operatora. Takie drony wykrywa z odległości nawet 3,5 km i jest w stanie je likwidować. Wszystko za sprawą potężnego, wielolufowego działa o kalibrze 12,7 mm, które wręcz wypluwa. Pociski z ogromną prędkością. W przeciwieństwie do wielu broni, która jest stworzona do zwalczania dronów, tutaj nie mówimy o miotaniu żadnymi laserami czy impulsami elektromagnetycznymi, ale standardowymi pociskami. Dzięki temu broń ta nadaje się nie tylko do zwalczania dronów, ale w razie czego może służyć także jako broń obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu, ale również broń przeciwpiechotna, jeżeli zajdzie taka potrzeba, można ją skierować także przeciwko sile. Żywej, albo też na przykład pojazdom lekko opancerzonym. Co bardzo ważne, system może być sterowany na dwa sposoby: albo ręcznie przez operatora, który jest chroniony specjalnymi systemami bezpieczeństwa, znajdującymi się w, tym, w tej maszynie. Wtedy, za pomocą joysticku, możemy namierzać drony, a w przypadku tych najmniejszych nanodronów, sztuczna inteligencja. Pomoże operatorowi odpowiednio wycelować i trafić, ponieważ trafienie w tak niewielki obiekt z tak dużego dystansu dla człowieka mogłoby być zadaniem nawet wręcz niemożliwym. Z drugiej strony możemy też ustawić to urządzenie, tą broń w tryb automatyczny, wtedy sama będzie analizowała otoczenie, sama wykryje zagrożenie i zdecyduje czy je neutralizować, kiedy je zneutralizować, czy poczekać w jakim dystansie będzie to optymalne. Twórcami systemu zwalczającego bezzałogowe statki latające są zakłady mechaniczne Tarnów SA i to właśnie dzięki nim możemy obejrzeć tę maszynę w akcji. Nagranie to pochodzi z pierwszych testów w ustce, które miały miejsce w tym roku. Życzymy powodzenia, mam nadzieję, że znajdzie się dużo kontrahentów na to, żeby zakupić polski sprzęt. Liczymy, że będzie się on dalej rozwijał. Dziękuję, że byliście ze mną, zapraszam na kolejne materiały. Trzymajcie się, cześć.